W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was serdecznie, wszystkich, którzy włączyliście codziennik biblijny w ten piątkowy poranek czy popołudnie 28 kwietnia, aby posłuchać, jakie Słowo Boże jest dzisiaj skierowane do naszych serc. A mamy dwa fragmenty. Pierwszy ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Królewskiej. A czytamy tak. Niech się nie chełpi ten, który przypina broń, jak ten, który ją odpina. I drugi fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan z 4 rozdziału brzmi: odnówcie się w duchu umysłu waszego. Mamy także zapisaną zwrotkę pieśni na dzisiaj pani Zofii Jasnoty, a w śpiewniku ewangelickim pieśń jest zapisana pod numerem 841. Błogosławiony jest człowiek pokój niosący dokoła, słowom Chrystusa wierzący, których nic zmienić nie zdoła. Pokój zostawiam wam, pokój swój daję wam, nie tak jak daje dzisiaj świat, powiedział do nas Pan. Pokój to cenne słowo w dzisiejszych czasach. Z czym kojarzy się wam pokój? Czy to tylko brak przemocy i konfliktów? Czy gwarantują go umowy międzynarodowe? Gdzie i w czym jako chrześcijanie poszukujemy pokoju na co dzień? Dzisiaj pojęcie pokoju w pierwszej kolejności, myślę, wszystkim kojarzy się nam z zaprzestaniem działań wojennych w Ukrainie. Kiedy słyszymy o wojnie, o przemocy, o bestialstwie, wszyscy, myślę, modlimy się o pokój i prosimy Boga, aby ten zły czas się zakończył. Wyraźne apele światowych polityków sugerują, że trwały pokój jest przecież ludzkim obowiązkiem. A jednak znajdują się ci, którzy łamią pokój, odbierają wolność. Podczas modlitwy czy poprzez apele chrześcijańskie my i wielu ludzi na świecie często modlimy się o pokój w danym rejonie świata. Najczęściej chodzi o pokój polityczny, o zaprzestanie konfliktów pomiędzy skłóconymi stronami czy państwami, by ocalić ludzkie życie, nie prowadzić do dalszych zniszczeń. W tym kontekście bardzo przemawiają dzisiejsze słowa: niechaj się nie chełpi ten, który przypina broń, jak ten, który ją odpina. Jest jednak także inny rodzaj pokoju, który możemy wyczytać z kart Pisma Świętego. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi o działaniach, które prowadzą do pokoju Bożego. To są takie działania jak radość, wyrozumiała łagodność, która powinna być znana wszystkim ludziom. Ale by taki pokój realizować, by taką misję podejmować, potrzeba nam spełnienia tego drugiego przesłania dzisiejszego Słowa Bożego. Trzeba nam odnowy w duchu. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Potrzeba nam, moi drodzy, odnowy, której dokona w naszym życiu i w naszym sercu Duch Święty. Tylko z Jego pomocą jesteśmy w stanie budować na świecie prawdziwy pokój. To jest trochę tak, jak z naszym ubiorem na co dzień, z naszymi ubraniami. Każdy, kto chce wyglądać pięknie, schludnie, musi troszczyć się o czystość i o jakość swoich ubrań. Dlatego zmieniamy ubrania, gdy są brudne, gdy są zniszczone. Czasami wyrzucamy je do kosza, bo już na nic się innego nie nadają. Albo po prostu się nam nie podobają, są już niemodne i zakładamy świeżą, czystą, nową odzież, aby czuć się komfortowo i dobrze. Dzieci często mają to do siebie, że wystarczy mała plamka na ich ubraniu,
a już biegną do rodziców z prośbą o to, by zmienić koszulkę czy sweterek. Wielu dorosłych zresztą postępuje podobnie. Nieraz jedna mała plamka bardzo nam przeszkadza. Sprawia, że czujemy się źle, niekomfortowo. Dzisiaj w kontekście tej zachęty Pisma Świętego odnówcie się w duchu umysłu waszego, chciałbym zapytać, jak jest z czystością waszej duszy? Czy z takim samym zapałem jak o nasze ubrania, te zewnętrzne, troszczymy się o to, co mamy wewnątrz? Czy odnawiamy się duchowo poprzez modlitwę i poprzez czytanie Bożego Słowa? Chciałbym was, kochani, zachęcić, aby dzisiejszy dzień był czasem refleksji nad tym tematem. Odnowy naszej duszy na podobieństwo Boże. Odnowy naszego ducha z błogosławieństwem i obecnością naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę wam dobrego dnia, dobrych przemyśleń. Serdecznie pozdrawiam z Wodzisławia Śląskiego. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.